dla osób, które mówią dzień dobry innym, obowiązkowo, że była założona maseczka. Gdy mówimy dzień dobry, to obracamy głowę w bok i najlepiej by było, żeby przykryć jeszcze usta ręką, dłonią w świeżej rękawiczce, żeby to było 100% bezpieczne. Tu dzień dobry, a możesz to źle skończyć, nie? Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. To oczywiste, że jestem trenerem, ponieważ mam flipchart i flamastry, no więc jestem trenerem. Czy pan jest trenerem? Nie, proszę pana. Nie, absolutnie. Ja akurat, proszę pani, jestem graczem. Gram na grzebieniu. Jarzynową dupą pryszcza tego Meksykanina. W czasie II wojny światowej zdarzały się sytuacje, kiedy był ostrzał miasta, a lekarze w szpitalach i tak operowali na przykład twoją urwaną do poły podczas ostrzału nogę. Najważniejsze dla lekarza wtedy było zdrowie i życie pacjenta. Czuł taką misję, tak to nazwać, nie? Wszyscy musimy mieć czapeczki. Turbobakteria. Musimy chronić się przed turbobakterią. O, teraz się czuję bezpieczniejszy. Bo jak bakteria spadnie mi na głowę, to uderza w ten taki o i ja słyszę takie o. A, to już wiem, że turbobakteria. To pan powiedział w telewizji, że to chroni przed turbobakteriami. Musimy być ostrożni. Ale pójdźmy o krok dalej. Z tego co pamiętam, bodajże w XIV wieku była epidemia dżumy. Ogromna, o ogromnych rozmiarach. Był wtedy taki zawód jak doktor plagi. To byli lekarze, którzy z narażeniem życia obcowali cały czas z chorymi, próbowali ulżyć cierpieniach chorym, umierającym lub jakoś w jakikolwiek sposób przeciwdziałać temu, co się dzieje. I mimo tego, że w XIV wieku człowieku medycyna raczkowała, nawet nie było 1% tego, co teraz, jak chodzi o wiedzę medyczną, starali się cokolwiek zrobić. A teraz, stary? A teraz nadszedł czas w historii świata. Weźmy za przykład Polskę, w której to lekarz, uwaga, nie przyjmie cię na wizytę, bo uwaga, jesteś chory. W autobusie lepiej się jest zesrać, zeszczać i zeżygać, niż odchrząknąć. A jak zadławisz się w tramwaju gumą do rzucia, to masz dwa wyjścia. Pierwsze jest takie, że zaczniesz kaszleć, żeby ją wysztusić, ale ty miej pewny, że połowa tramwaju cię przebutuje i tak zginiesz. A drugie wyjście jest takie, że będziesz udawał, że nic się nie dzieje, przez co za chwilę zemdlejesz. A wtedy i tak nikt nie podejdzie, żeby ci pomóc, prawdopodobnie jesteś chory. A co to jest ta turbobakteria? No, turbobakteria to jest taka bakteria, która zawsze była. Turbobakterie były, są i będą. Ta może być taka zmodyfikowana troszeczkę, więc trzeba być bardziej ostrożny. Po prostu rób to, co robisz. Myj ręce, dbaj o siebie, chodź na spacery. Unikaj ludzi, którzy kaszlą i nie wyglądają zdrowo. Tyle. Dobrze myj ręce. Dobrze się odżywiaj, jedz czosnek. Wujku, a powiedz, czemu oni każą nam nosić papierowe czapeczki na turbobakterie? No, wiesz, każą nam nosić, ponieważ jest to takie zachowanie społecznej symboliki. Czyli widzisz, ty widzisz, że papierowa czapeczka chroni przed turbobakterią. A chroni? Nie, no oczywiście, że nie chroni. Chroni w takim samym stopniu, jak chroni papierowa czapeczka od wkrętarki, która spada z 11 piętra z rusztowania. Chroni? No nie. No to tak samo chroni. To po co to nosimy? Po pierwsze, jest to, jak powiedziałem, symbolika społeczna, a więc wychodzisz i patrzysz w czapeczce, w papierowej czapeczce, czyli to jest zjawisko szarańczy. Wychodzisz i widzisz, że wszyscy mamy papierowe czapeczki. Prawie wszyscy. A więc to zagrożenie wszędzie jest. Jeżeli widzisz rowerzystę jadącego przez pusty teren pod Warszawą, gdzie w zasięgu wzroku nie ma człowieka, ale on jedzie w papierowej czapeczce, to sobie myślisz, nawet tutaj jest zagrożenie. Nawet jak nie nazwiesz tego werbalnie, to twój mózg to nazwie. I się boisz, a strach to fajne narzędzie prowadzenia wojny. Przypominam także wszystkim, że ta odległość 1,5 metra między osobami w przestrzeni publicznej musi być zachowana. Moi drodzy, no, 1,46 m, 1,45 m i już niestety bardzo drastycznie idą w górę wszystkie słupki niebezpieczeństwa. Chciałem też napomknąć, że na przykład w Krakowie jest taki częsty problem, że chodniki mają 0,5 metra do 1 metra szerokości. No i co wtedy zrobić? Jak ominąć się z tą osobą? Otóż, moi drodzy, wtedy trzeba znienacka oczywiście wyjść na ulicę, ale nie ma czym się przejmować, spokojnie uspokoję was. Podobno potrącenie przez samochód jest zdecydowanie mniej groźne od zachorowania. A poza tym od razu widzisz, kto nie nosi czapeczki i możesz go napiętnować i poczuć się lepszy, powiedzieć, to ten lamus, który nie nosi papierowej czapeczki, który w dzisiejszym dodatku gazety noście czapeczki,
nie przeczytał tego dodatku gazety, nie wiedział, nie słuchał. To jest buntownik. Już wiesz, kto jest buntownikiem, a kto nie. I kogo się należy wystrzegać, albowiem los buntowników jest przesądzony. W Tarnobrzegu za przychodnią dalej jest oparty o ścianę kij. Jak chcesz skierowanie, to musisz podejść i tym kijem uderzać w parapet. Zawsze sobie wyobrażałem Bangladesz, że dwa woły ciągną sochę taką drewnianą. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Bangladesz ma lepsze od Polski, to jest szokujące, programy rozwojowe i innowacyjne. Przyjeżdżasz do mechanika, bo ci coś tam zepsuło, coś tam harczy człowieku. Przyjeżdżasz do niego, a on z daleka: panie, co pan kurwa? Co pan? Zepsuty? Do mechanika? Masz pan trochę oleju w głowie? Szanujesz mnie pan trochę kurwa?